Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pleszczowie organizuje ogólnopolski konkurs na film promujący zasady savoir-vivre pod hasłem Od ignoranta do eleganta. Myślę, że przede wszystkim zachętą, motywacją do brania udziału w takim konkursie jest promowanie kultury osobistej, takiego współdziałania w społeczeństwie. Bo myślę, że znajomość savoir-vivre pomaga ludziom lepiej odnajdywać się w społeczeństwie i współgrać z innymi ludźmi. Działaliśmy w sumie na bieżąco. Przyszedł pierwszy pomysł, potem tak naprawdę następowało następne i nie było problemu tak naprawdę ze znajdywaniem jakiejś pozytywnej energii do działania, bo wiadomo, wspólne działanie z klasą, jesteśmy dosyć zintegrowani, więc zarazem nam się działa naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze nie zaczęliśmy zdjęć, na razie mamy projekt scenariusza i jeszcze w weekend będziemy nad tym dalej pracować, ale zdjęcia jeszcze się nie zaczęły. Chcieliśmy nakręcić film, który będzie dość niekonwencjonalny. Ma nie dość, że uczyć o savoir-vivre, to jeszcze przy okazji w sposób według nas taki najbardziej trafiający do młodzieży, czyli w sposób żartobliwy, ale oczywiście wszystko z dystansem, no żeby to zapadło w pamięć. Pierwsza edycja, tak jak wspomniałam, odbyła się 5 lat temu i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Zarówno w pierwszej, jak i w kolejnych edycjach uczniowie ze szkół z całej Polski brali udział w konkursie i przyjeżdżali później na galę, by odebrać nagrody za naprawdę świetne filmy, które udało im się w ramach konkursu przygotować. Jeśli chodzi o scenariusz, to zajmowałam się tym ja z koleżanką. Pomysł był dość spontaniczny, nigdy wcześniej nie zajmowaliśmy się tego typu filmem, dlatego może nie jest do końca profesjonalny, ale jesteśmy z niego naprawdę bardzo dumne. Byciu aktorką słyszałam, że mam do tego predyspozycję i bardzo możliwe, że się nad tym zastanowię poważnie. Ja bardziej chyba zajmę się reżyserią, aczkolwiek chyba to też nie są moje plany na przyszłość. Poprzednie edycje konkursu miały określone tematy. Prosiliśmy na przykład o filmy dotyczące savoir-vivre w komunikacji albo filmy dotyczące grzeczności w różnych kulturach. My nie wiążemy przyszłości z dziennikarstwem raczej, ale myślę, że nabywanie nowych doświadczeń, jak na przykład branie udziału w tym konkursie, powoduje, że jesteśmy, bardziej się rozwijamy i jest ogólnie ciekawiej wypróbować nowych rzeczy. Jedną z tych dziedzin, którą może będziemy rozwijać raczej, będzie montaż, ponieważ jesteśmy klasą techniczną i no po prostu nas to fascynuje i nam to wychodzi, tak uważam. Wszystko się może zdarzyć, może być tak, że w przyszłości zostaniemy może jakimiś genialnymi aktorami. Ja też uważam, że sam konkurs jest świetnym pomysłem, bo wiele ludzi w ogóle nie ma świadomości tego, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy robić i według mnie konkurs to świetna sprawa, żeby naszą wiedzę poszerzyć, przy czym świetnie się bawić i ciekawie, w ciekawy sposób rozwijać. Filmy nie mogą być krótsze niż 3 minuty i nie dłuższe niż 6 minut. Mają być przygotowane przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do podjęcia wyzwania.